pani jakieś wspomnienia związane z Żydami, z pani rodziny, na przykład jakieś pamiętać, na przykład rodzice opowiadali? Rodzice opowiadali, szczególnie mama, która urodziła się w Trębaczowie i pochodziła z Trębaczowa. To pamiętam, ale przyznam się szczerze, w waszym wieku mnie to w ogóle nie interesowało. Teraz bardzo żałuję i takie fragmenty tych rozmów tylko. Mama mówiła, że jak przyjechali na zakupy do Kępna, no to w koło rynku był, tak jak w tej chwili, sklep przy sklepie. Ale większość, bodajże przypominam sobie, że mówiła mi, że dwa sklepy były tylko należące do Polaków, a resztę należało do Żydów. I jak wyjdziecie z muzeum, tutaj obok chaty polskiej jest taki sklep, buty, ciuchy, takie coś, to pamiętam, mama mówiła, a myśmy wszystko kupowali u Pagla. Pagel, nazwisko? Tak mi to utkwiło w pamięci. Proszę sobie wyobrazić, że szukając zdjęć na stronę Socjum, na jakiejś amerykańskiej stronie poświęconej Żydom, znalazłam zdjęcie, na stronie Socjum jest to zdjęcie, galerii Rynek do 1945 roku, gdzie stoi ta rodzina Paglów i wnętrze tego sklepu jest i na zewnątrz. Porównywałam nawet układ okien, drzwi, wszystko się zgadza. Byli bardzo tacy aktywni w sprzedaży towarów, bardzo wychodzili przed sklepy, namawiali, proszę kupić u nas taniej, a u nas lepiej, a słynne to już było, jak kupowało się na przykład, mężczyzna kupował marynarkę i była za duża. To Żyd z tyłu chwycił, no pak to z przodu ci pasuje, widzisz, pasuje ci. Tak umieli jakoś intensywnie namawiać do kupna. To tyle, co mogę sobie jedynie. Po wojnie nie przypominam sobie dziecięcych lat, żeby jacyś Żydzi tutaj byli. To nie przypominam sobie. A pamięta pani dokładnie, czym się różniły te sklepy żydowskie prowadzone przez Żydów, a prowadzone z Polaków, ewangelistów, jakoś się różniły? W sklepach prowadzonych przez Żydów było wszystko. Od nafty, która potrzebna była do lamp naftowej, przez artykuły spożywcze i przez ciuchy, czyli rzeczy do ubrania. Było bardzo rozmaite towary. Nie były jednoznaczne, że był ten spożywczy, a ten był mięsny, czy coś takiego.